Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Zacznę od poziomu edukacji szkoły podstawowej kiedyś. Jaki jest teraz poziom edukacji w szkole podstawowej, to wystarczy porozmawiać z dziećmi. Szósta klasa szkoły podstawowej, polskie dzieci, proszę Państwa, wiecie czego się uczą? Inwestowania w giełdy. W szóstej klasie szkoły podstawowej dzieci mają tłumaczone, co to jest giełda, co to są akcje, i tak dalej, i tak dalej. Program nauczania pod rządami wybitnych polskich patriotów, repolonizatorów, uczy dzieci inwestowania w globalne systemy ekonomiczne. No, pan trader już nie musi tego robić, lata całe robił, a dziś już polski rząd przygotowuje nasze dzieciaki do wyścigu szczurów. Z tego powstaną, jak w powieści Wehikuł Czasu, dwie klasy. Klasa niewolników i klasa panów. Tak to widzę. No więc, żebyśmy troszkę wrócili do podstaw, do korzeni, troszkę psychologii, proszę Państwa. Bajka wieszcza, polskiego wieszcza Adama Mickiewicza, przyjaciela Puszkina, którego to Puszkina pomniki są rozbierane na Ukrainie. Ciekawe, kiedy zabiorą się za pomniki Mickiewicza. Lis i kozioł. Muszę to Państwu przeczytać, bo to bardzo ważny wstęp do artykułu, który chciałbym w dwóch zdaniach omówić. Już był w ogródku, już witał się z gąską, kiedy skok robiąc wpadł w beczkę wkopaną, gdzie wodę zbierano. Ani pomyśleć o wyskoczeniu, chociaż wody nie było i nawet nie grząsko. Studnia na pół czwarta łokcia, za wysokie progi na lisie nogi. Zrąb tak gładki, nigdzie nie wścibić paznokcia. Postaw się teraz w lisa tego położeniu. Inny zwierz pewnie załamałby łapy i bił się w chrapy, wołając gromu, ażeby go dobił. Nasz lis takich głupstw nie robił. Wie, że rozpaczać jest to zło, przydawać do zła. Stary polski język, w sytuacji zagrożenia nie ma co rozpaczać, trzeba myśleć, trzeba myśleć. To byśmy tak dziś powiedzieli. Zawsze maca w koło zębem, a patrzy w górę, jakoż wkrótce ujrzał kozła, stojącego tuż nad zrębem i patrzącego z ciekawością w studnię. Lis więc spuścił pysk na dno, udając, że pije, cmoka mocno, głośno chłepce, i tak sam do siebie szepce. Oto mi woda, takiej nie piłem, jak żyję. Smak lodu, a czysta cudnie. Chce mi się całemu spłukać, ale mi ją szkoda zbrukać. Szkoda, bo co toż też za woda? Kozioł, który tam właśnie przyszedł wody szukać, ej, krzyknął z góry, ej ty, ryży, kudła, wara od źródła. I hop w dół. Lis mu na kark, z karku na rogi, a z rogów na drąg i w nogi. Ten kozioł został w tej beczce, znaczy. A lis się wyswobodził, żerując na chciwości i próżności kozła. I bardzo podobna bajka Ignacego Krasickiego. Mnie to kadzą. Też w związku z tym artykułem, który zaraz Państwu przytoczę. Mnie to kadzą, rzekł hardzie do swojego rodzeństwa, siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił, wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił. Proszę Państwa, uważajmy, u Jacka Kaczmarskiego w jednej z jego pieśni było takie sformułowanie, autobiograficzny utwór, że ma w nosie tych, którzy podsycają pochlebstwem jego wady. Tak? On ma ich w nosie. Podsycanie pochlebstwem wad często dotyczy nas, obywateli, którym to obywatelom podsycają pochlebstwami wady politycy, a my, jak ten kozioł, frajerzy potem na tym tracimy. No i już przechodzę do sedna. Wirtualna Polska. Niemcy pod wrażeniem Polski! Najpotężniejsza armia! To znaczy o nas, rozumiecie? Lis i kozioł
Tu mnie kadzą o szczurze. Portal niemiecki dziennika Die Welt krytykuje rząd kanclerza Scholza za powolne, wbrew zapowiedziom, dozbrajanie niemieckiej armii. Warszawa odnosi sukces, bo ma inne podejście do zakupów niż Berlin, podkreśla Die Welt. Tu nam kadzą z Republiki Federalnej aparatczycy Wall Street. Rozumiemy analogię, czy nie rozumiemy analogii? To po to Mickiewicza ogłosiliśmy wieszczem, tak? Wieszczem. To po to Ignacy Krasicki był w programach nauczania w szkołach polskich, żeby dziś nie wyciągać z tego wniosków? Tak sobie tylko po prostu bajki pisali? W tamtym okresie nie można było tego robić inaczej. A dziś, proszę Państwa, no zachowujemy się jak ten durny kozioł i ten próżny szczur. Nie dajmy się podpuszczać. Nie dajmy podsycać naszych wad pochlebstwami. Chcą nas wpuścić do wojny, a my niezdolni. To jest prawdziwa patriotyczna postawa. A my nie wiemy, o co chodzi w ogóle. A my protestujemy. Tego nam życzę. O, i po to są właśnie takie artykuły Onet, wiadomości, proszę Państwa. Oto jak Rosjanie giną w Ukrainie, czyli na Ukrainie, Kreml stara się to ukryć. Proszę Państwa, tyle ile w mediach rosyjskich puszczają nagrań, czyli dowodów z klęsk niektórych żołnierzy rosyjskich, to ja życzę tego Ukraińcom, choćby w 2%. To ja im tego życzę. I nam przede wszystkim, Polakom. Bardzo dużo nagrań w rosyjskojęzycznych, nawet tych fanatycznych mediach, dotyczy klęsk rosyjskich. Ostatnio na Wojennej Kronice widziałem nagranie ze strony ukraińskiej, opublikowane przez Rosjan, z ataku pociskiem kierowanym. Szło iluś tam żołnierzy rosyjskich. Ukraińcy wystrzelili, zdaje się, dwa pociski kierowane. Nagranie jest z termowizji, czyli takie czarno-białe. I w pewnym momencie, gdy rakieta dolatuje mniej więcej do celu, pocisk wybucha, żołnierze są porażeni. Tam potem jeszcze drugą dobijają. I Rosjanie to publikują z dopiskiem. Bracia, to taki portal, który ma związek z wojskowością. Bracia, pamiętajcie, nie chodźcie w zwartych grupach. Oni to publikują ku pamięci, ku przestrodze, ale publikują. A u nas jest totalna blokada informacyjna. I chcą jeszcze większej, proszę Państwa, chcą jeszcze większej. Więc o co chodzi? O co chodzi? No, proszę Państwa, nawet kilkadziesiąt procent śmierci w rosyjskiej armii występuje nie w wyniku walk, ale z powodu pijaństwa, niedbałości, niewłaściwego szkolenia. Nie, nie, po stronie ukraińskiej to jest wszystko korekt. No. Proszę Państwa, ja widziałem takie nagranie, mówiłem Państwu w 2015 roku, już go nie ma na YouTubie, gdzie taki posterunek ukraiński był tuż po podziale Ukrainy i Donbasu. Ci Ukraińcy złapali trzech Rosjan. Taką białą ładą, tym Żyguli, tak jak duży Fiat. Położyli ich na ziemi i maltretowali. No, kopali ich tam po kroczach, wbijali im nosy do twarzy, tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcieli napluć na swój kraj. Bardzo dzielni Rosjanie. A przyczyna tego, dlaczego oni ich złapali, była taka, że rzeczywiście po prostu ci trzej Rosjanie mieli imprezę, jakieś urodziny, popili i mieli wracać po tej imprezie na pozycję, zamiast skręcić w prawo, skręcili w lewo i dojechali do posterunku ukraińskiego. Zachowywali się normalnie, zostali tak potraktowani. Takie rzeczy się zdarzają, to normalne. Ale skoro ta armia rosyjska jest taka pijana, niedbale prowadzona, niewłaściwie szkolona, to dlaczego jeszcze Ukraina, wyszkolona przez NATO,
nie podbiła tych terenów, które obiecuje już, przekładając kolejne terminy, że podbije, to dlaczego jeszcze nie podbiła? No to, proszę Państwa, no to znaczy, że rosyjski żołnierz pijany jest równy żołnierzowi natowskiemu na trzeźwo i super uzbrojonemu i wyszkolonemu. To jest strach pomyśleć, co będzie, jak Rosjanie przestaną pić. No, to, tu mi kadzą. Pamiętajcie, to jest pod... A, Rosjanie są słabi, oni są tacy, wiecie, byle jacy, to tam ich beretami przykryjemy. No, i kolejny ekspert, Jarosław Wolski. Nie znam, przykro mi, nie znam. Dla Ukrainy decydujący będzie przyszły rok. Proszę Państwa, no przecież eksperci mówili, do lata odbierzemy tamte ziemie, potem do jesieni odbierzemy, do końca roku odbierzemy, teraz, proszę Państwa, decydujący przyszły rok. I to są poważni ludzie, to są poważni analitycy. Od zupełnie innych rzeczy zależy układ tej wojny, ale od nas zależy, żebyśmy się nie dali w nią wciągnąć. Proszę Państwa, no nawet tym rządzącym, którzy ewidentnie prą do wojny, to nie jest na rękę, że będzie wojna, bo oni mogą stracić życie, oni mogą stracić wszystko. Nawet, proszę Państwa, swoje życie, karierę polityczną, ci z PiS-u, którzy teraz rządzą, to oni wiedzą, że gdyby PO doszło do władzy, to oni jako opozycja będą mieli naprawdę całkiem dobre, bażancie życie. Oni nawet nie chcą stracić swojej przyszłości, będąc opozycją tutaj. Więc my im musimy pomóc. My, ludzie, musimy im pomóc. Bo na nich pewnie ktoś naciska, macie przejść do wojny, a im to jest nie na rękę. Więc my im musimy pomóc. Oni wtedy powiedzą tym swoim dociskaczom, no robimy co możemy, ale zobaczcie, ludzie nie chcą, no wymyślcie nam nową strategię. My im musimy pomóc, żeby do tej wojny nie doszło. Nie, błagam tych wszystkich, którzy jesteście fanatykami partii głównego nurtu, nie wierzcie w to, że oni chcą tej wojny. Oni tylko z musu wykonują rozkaz. Nie zrozumieliście? No to ja wam dziś tłumaczę. Im to jest nie na rękę. Musimy im wszyscy pomóc i mówić nie wojnie. Nie podtrzymywaniu wojny, nie pomocy. Zrozumcie to. Wszystkich zapraszamy do ruchu dobrobytu i pokoju zatem. Proszę Państwa, no bo przecież jeżeli takie rzeczy się czyta, to przecież nóż się w kieszeni otwiera. Oni nam zaraz mówią, że tu u nas jakaś wojna jest, proszę Państwa. Ten kraj będzie kolejnym celem Putina. Padła kluczowa data. Zapamiętajmy datę kluczową, proszę Państwa, ataku Rosji na Mołdawię, bo to jest... ekspercka kolejna wróżba, początek 2023 roku, czyli już niedługo Rosja ma zaatakować Mołdawię. No proszę Państwa, no to przecież to ręce i nogi opadają dosłownie. To samo dotyczy najnowszych informacji. Białoruś zaatakuje Ukrainę. Proszę Państwa, ale dzięki takiej narracji rośnie ten czub u przeciętnego obywatela, że rzeczywiście jesteśmy zagrożeni. Nikt nie jest zagrożony. Rosja na wschodzie Ukrainy zabezpieczyła tereny, na których, oczywiście, że... Proszę Państwa, ale no... Jeżeli ktoś by się tam w jakimś domu, mieszkaniu, gdzieś w bloku znęcał nad rodziną, terroryzował, bił i by przyjechała policja, bo sąsiedzi wezwali, a ten terrorysta domowy mówi, ja jestem u siebie w domu i mogę robić, co mi się podoba. To policja nie ma prawa wejść, prawda, i ratować życia i zdrowia tych ludzi, którzy są terroryzowani w domu. Proszę Państwa, pod żadną szerokością geograficzną, nigdzie na świecie nie ma takiego prawa, żeby przestępca był bezpieczny, bo barierą są jego prywatne drzwi domu. Nie ma czegoś takiego. Dla ratowania zdrowia i życia policja ma prawo wyważyć drzwi, wejść do środka i dokonać interwencji. W Stanach Zjednoczonych wchodzą i zabijają napastnika. To jest u nich standard. Więc ja rozumiem trochę inaczej sytuację na wschodzie Ukrainy. Tak jak z naszej kultury, tak? Trzeba pomóc ofierze. Za to nie brakuje zdrowego rozsądku mediom zagranicznym. Tutaj japońskie VPK. Ukraina znalazła się w ślepym zaułku, świadczą o tym naloty na rosyjskie bazy. Bardzo fajna analiza, która zmierza do tego, że
To, co ostatnio Ukraina zrobiła, Państwu pokazywałem w poprzednim odcinku, atakuje, oni tu napisali na bazę, ale proszę Państwa, no atakuje obiekty cywilne, szpitale, fermy kur. Jeżeli chodzi o energetykę, to pewnie Rosjanie by się nie wkurzali. Dobrze, jeden do jednego jest ok, ale giną cywile. Więc z treści artykułu wynika, że tego typu zachowanie Ukrainy względem Rosji, które tu opisuję, jak naloty na rosyjskie bazy, uniemożliwia zawarcie pokoju. Bo druga strona po prostu nie pójdzie na taki układ, póki emocje nie opadną. Proszę Państwa, to są Japończycy. Oni znają te zwyczaje azjatyckie, gdzie honor, urażony honor jest ważny. Oni to wiedzą. I im jest być może łatwiej osiągnąć tego typu sensowne wnioski, a my jesteśmy w zupełnie innej kulturze, proszę Państwa. Nam się pluje w twarz i mówi, że to deszcz pada i my mówimy, okej. To nasza kultura, jak to mówi pan Sykulski, oparta na prawdzie. Także podziwiam japońskie media jeszcze, proszę Państwa, żebyśmy to zrozumieli. Tu też przytyk do Sykulskiego i innych cudaków, którzy jakieś wąty mają do Chin i nam próbują wmówić. Proszę Państwa, jeżeli macie negatywny stosunek do Chin, to zastanówcie się, jaki jest tego powód. Wam naprawdę chodzi o dobro obywatela chińskiego? Że coś tam władze niby źle robią z obywatelami? Chiński obywatel to się da pokroić za władzę, on się da pokroić za komunizm. Słowo wam daję. Chińczycy myślą, że oni żyją w państwie komunistycznym. Dla nich komunizm wygląda tak, jak wygląda. Sąsiedzi sobie kupują samochody drogie, on sobie też kupuje samochód drogi, korzystają z wszelkich swobód, kontaktów międzynarodowych, zakładają firmy. Oni myślą, że to jest komunizm, więc oni dla komunizmu dadzą się pokroić. A my chcemy ich, proszę Państwa, uratować, krytykując władze chińskie, które im zapewniły komunizm, czyli możliwość zarabiania. No paradoks, no. Więc zastanówcie się, o co wam chodzi? Dlaczego atakujecie ten kraj? Bo ja wam wytłumaczę. Sami nie wiecie, o co wam chodzi. Po prostu my tu w Polsce i nie tylko w Polsce mamy nie mieć kontaktów z Chinami. Mamy kupować chińskie produkty. Mamy wysyłać do Chin surowce i produkty, ale za czyimś pośrednictwem. Nie możemy robić tego samodzielnie. W sensie, że Polak bezpośrednio kupi od Chińczyka, Chińczyk bezpośrednio kupi od Polaka. Tam musi być pośrednik, który pobierze coś w rodzaju myta, podatku, marży. I dzięki tej marży zasili gospodarkę. Amerykanie chcą być pośrednikami między wymianą chińską, chińsko-europejską. Amerykanie i nie tylko, oczywiście. Amerykanie chcą być pośrednikami, bo chcą na tym zarabiać. Więc wszelkimi dostępnymi metodami, za pomocą prowokatorów, a później już powtarzających po nich nieświadomych ludzi, próbuje się obrzydzić Chińczyków. Proszę Państwa, a myślicie, że w drugą stronę to nie działa? Tam też jest odpowiednia presja, chociaż władze chińskie dbają, żeby nie było nienawiści między narodami, jeżeli chodzi o obywateli, ale tam też są tacy, którzy mówią, że Polska to nienawidzi Chin. Proszę Państwa, jeżeli będziecie powtarzali za prowokatorami, jakie to Chiny są złe, jacy to Chińczycy są tacy lub owacy, to tam w Chinach znajdą się tacy, którzy podadzą to Chińczykom i potem kontakty będą niemożliwe. To o to chodzi. To jest tak proste, tak oczywiste, że zęby bolą. Jak można tego nie rozumieć? Ile razy? I to słuchajcie, to są ludzie nieraz poważni, którzy mają poważne kilkadziesiąt lat i oni tego nie rozumieją. Nie rozumieją tej sztuczki. Proszę Państwa, to tak jak w dawnej Polsce. O, chłop był chłostany, ale miał się cieszyć, bo o, jakbyś u tamtego w folwarku pracował, to by ci dopiero wygarbował. Ciesz się, że tylko 3 baty dostałeś. Tak to działa. I chłop był przywiązany psychologiczną sztuczką, był przywiązany do swojego pana. Można mnożyć przykłady. To samo dotyczy propagand różnych krajów. Zawsze tam za miedzą, w innym kraju to jest gorzej, żebyśmy zaakceptowali istniejący stan rzeczy u nas. Zrozumcie, to jest proste. Odcinanie nas od bezpośrednich kontaktów korzystnych dla nas za pomocą psychologicznej sztuczki. Nie ma nic więcej
w krytykowaniu Chin poza tym, co powiedziałem. Nic więcej, nic więcej. Nie dajmy się. No i proszę Państwa, tak dla otrzeźwienia, dla tych, którzy są w amoku, dla których jeszcze to, co powiedziałem, nie było ważne, nie jestem autorytetem, to proszę Państwa, NHK, japońska telewizja, analizuje, no mądrzy ludzie, analizuje wizytę australijskiego ministra spraw zagranicznych w Chinach. Przecież wszyscy wiemy, że Australia i do wojny tam się i pomaga Ukrainie i w ogóle tam się włącza w te wszystkie juble na całym świecie, rozwałki w niektórych krajach, ale patrzcie, z punktu widzenia inteligentnych Japończyków wygląda to tak. Wizyta australijskiego ministra spraw zagranicznych w Chinach ma na celu zacieśnienie więzi. No już Japończycy, mądry dziennikarz wysyła informacje do obywateli, bo działa zgodnie z zasadą wspierania państwa i społeczeństwa, służby państwu, wysyła, że patrzcie, Australijczycy jednak handlują z Chinami, jednak chcą zacieśnić więzi. Więc my też powinniśmy, tak? Nie powinniśmy jako Japonia być wrogim krajem dla Chin, tylko korzystać, bo jest rywalizacja międzynarodowa. Gdy były tylko dwa kraje na świecie, Japonia i Chiny, okej, ale są też inne. My będziemy się tarmosić, a inni będą robić interesy. I na tym to polega. Zero nienawiści w stosunku do jakichkolwiek innych państw. Ruch dobrobytu i pokoju to zapewnia. Tak, by the way, chciałbym Państwu przedstawić jedną z propozycji, logo Ruchu Dobrobytu i Pokoju, która powstała na skutek inspiracji kilku projektów i jeżeli byśmy uzyskali akceptację Państwa do tego typu logo, chodzi o to, żeby to było proste, żeby to była wektorówka. Są niektóre fajne projekty, ale są zbyt skomplikowane, jeżeli chodzi o prosty przekaz, druk i tak dalej, ja wiem, że się wszystko da, ale logo powinno być proste. I na podstawie różnych inspiracji, jeden z Was nawet sztuczną inteligencję zaangażował do tworzenia i to też było inspiracją, Proszę Państwa, wykorzystajmy symbol pacyfizmu, czyli tą tak zwaną pacyfkę. Ona pięknie komponuje się jako dwie połacie dachu. Tutaj mamy to. Tutaj poza tym panem Piskorskim, który lubi pacyfkę odwróconą, tak odwrócony krzyż, nie? Tam prezentować na koszulce, to jest w ogóle jakiś dziwny człowiek. Proszę Państwa, mamy dwie połacie dachu i czyli możemy to tak tłumaczyć. I to napis też DIP, skrót od dobrobyt i pokój, jest no wręcz nie zainspirowany nawet, tylko wzięty z jednego z Państwa projektów. Wtedy mamy jakby taką opatrzność schodzącą z góry w postaci pokoju i tworzącą ten dom dobrobyt. Tak? Mamy tę pacyfkę rozchodzącą się jako trzy ranty połaci dachu. No i napis DIP. Bardzo mi się podoba ta czcionka, bo D oznacza podkowę, czyli symbol szczęścia, no i to jest wiadomo łącznikiem, a P w tej formule przypomina sierp, narzędzie pracy, a nie do tego, do czego wykorzystywali banderowcy na Wołyniu. Tak więc, jeżeli ktoś z Państwa by poprawić mógł proporcje, ja bym za takim projektem optował. Już niedługo wyłonimy zwycięzcę, bo już jest kilkadziesiąt różnego rodzaju projektów logo naszego ruchu. Ja wiele tam zaproponowałem, teraz proponuję coś takiego, zobaczymy, czy się przyjmie. No i przechodzę do następnych informacji. Jest sensacja, proszę Państwa. Człowiek Obajtka na celowniku Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura sprawdza układ wrocławski. Chodzi o Adama Buraka, członka zarządu PKN Orlen, który zabiegał o zatrudnienie swojej matki w firmie kojarzonego z Prawem i Sprawiedliwością biznesmena Radosława Tadajewskiego, oferując mu w zamian zlecenie z paliwowego koncernu, znaczy z Orlenu. W ubiegłym tygodniu CBA zabezpieczyło w spółce Tadajewskiego dokumenty świadczące o jego pracy dla firmy 1450 na rzecz Orlenu. No to jak CBA zabezpieczyło te dokumenty, to proszę Państwa, wszystko jest bezpieczne i będzie, no i będzie może jak tutaj,
o tym Wyborcza, prokurator Ziobry odpuścił sprawę z Obajtkiem w tle. Nowe ustalenia. Po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy prokuratura Ziobry przejęła sprawę, w której podejrzany był Daniel Obajtek, a następnie dzięki nowym przepisom wycofała ją z sądu i umorzyła. Także, proszę Państwa, jak zabezpieczyła agencja dokumenty, proszę Państwa, no to czujemy się bezpiecznie, bo zabezpieczyła. Ja uważam, że tak będzie. Zobaczymy. Ja uważam, że tak będzie. No chyba, że zmienią się rządy w Polsce na takie, których jeszcze nie było i przynajmniej jest nadzieja, że tego typu sprawy zostaną wznowione i odpowiednio sprawdzone. Bo ten układ władzy, który widzimy w postaci partii telewizyjnych, tego nie gwarantuje. Już udowodnili, proszę Państwa, z kadencji na kadencję, z kadencji na kadencję, ile to osób miało iść do więzienia, teraz siedzą w Europarlamencie, teraz są, proszę Państwa, samorządowcami w opozycji, dobrze się mają. Nic się nie zmieni, nic się nie zmieni. No chyba, że na takie sytuacje. Mieszkania i samochody służbowe dla sędziów w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za Prawa i Sprawiedliwości. Interia prześwietliła działalność instytucji, której funkcjonowanie kosztowało nas wszystkich 51 milionów 730 tysięcy złotych. Jak dowiedzieliśmy się, na liście wydatków Izby Dyscyplinarnej są m.in. mieszkania służbowe, auta, dodatki czy comiesięczne nagrody sięgające 7,5 tysiąca złotych. To budowanie Bizancjum, mówi rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. No ma rację, proszę Państwa, bo Izba Dyscyplinarna jest bardzo potrzebna. Jak któryś z sędziów, któryś z sądów będzie się źle, to tam wejdzie pod kosiarkę, no a kosiarze muszą mieć papu, żeby wiedzieć, że dobrą robotę robią. Tak się, no to Orwell jest przecież, tak? Mam troszkę jakby zmieniając temat, takie przypomnienie w sumie, bo to już kilka razy było poruszane, czy podczas działalności telewizji CW24, czy nawet w programach, musisz to wiedzieć, proszę Państwa. Musimy skończyć z pewnym procederem, który w Polsce się odbywa, kompletnie nieuzasadniony ekonomicznie. Mieliśmy okazję obserwować tę sytuację przy ostatniej gołoledzi, gdy ten deszcz padał na jeszcze zamarzniętą ziemię, auta, chodniki, ulice. To wiemy, powstała taka warstwa lodu, ludzie się zabijali. Dwie podobno są ofiary tego typu sytuacji w Polsce, we Włocławku też była taka sytuacja, tylko okazało się, że ten, który upadł na chodniku podczas tej gołoledzi, miał jakiś problem z układem krążenia. To jest jakby inny powód niż zabicie się o chodnik ze względu na gołoledź. Chyba rozumiemy, co mu się przydarzyło. I w Polsce jest, proszę Państwa, wrzawa, ale to znowu jest wrzawa wokół interesu politycznego, a nie interesu narodowego. Czyli znowu nam wciskają, proszę Państwa, jakieś głupoty, że obywatel ma odśnieżać, sprzątać chodnik miejski, gminny przy jego posesji. Śmierć pieszego w Warszawie, Rafał Trzaskowski. Za ten fragment chodnika nie odpowiada miasto. Czyli, no, kto odpowiada? No, powiedzmy, że właściciel nieruchomości, na którego nałożony jest obowiązek tam uchwałą Rady Gminy, że ma zlikwidować gołoledź. Proszę Państwa, powtarzam, błagam, koledzy, to jest sensacyjny materiał, korzystajcie z tych informacji, troszkę musicie pogrzebać. Ja już dziś nie jestem w stanie, bo troszkę nam skasowano materiałów, YouTube nam skasował kilkanaście lat pracy telewizji CW24, ale jest wyraźna dyrektywa unijna. Gminy mają obowiązek sprzątać, odśnieżać chodniki i ulice. I to nie ma żadnego znaczenia. Ten przepis jest nieważny. I zacznijmy budować normalność. Do tego stopnia, że jeżeli jest jakaś firma, społeczność, spółdzielnia,
która ma drogi wewnętrzne, czyli jakby na ich terenie, na prywatnej działce, ale są udostępnione do użytku publicznego, tak, jest znak droga wewnętrzna, czyli można się tam poruszać, zachowując zasady ruchu drogowego, to też gmina ma obowiązek odśnieżyć takie chodniki, takie ulice. To jest to prawo, tylko w Polsce jest jakaś głupawka. Proszę Państwa, jakie są konsekwencje tego, że na obywateli nałożony jest obowiązek odśnieżania chodników przed ich posesjami? No, taka jest z tego konsekwencja, że w każdym z miast wychodzą setki ludzi, jak nie tysiące ludzi, i tam odśnieżają, kują ten lód i... No, proszę Państwa, gdzie tu jest ekonomika? Gdzie gmina za pomocą odpowiedniego sprzętu puszcza przez całą ulicę jakiś tam traktorek, który wysypuje sól i za jednym zamachem jeden człowiek obsługuje całą ulicę. A tak, jak teraz mamy, to musi wyjść ileś osób, często muszą zawalić jakieś swoje sprawy, obowiązki na przykład służbowe, bo muszą odśnieżać. Nie wyśpią się, bo muszą się rano obudzić, żeby odśnieżać. Proszę Państwa, tu nie ma żadnej ekonomiki, to jest głupie, musimy to zmienić. Tu by się przydała odpowiednia ustawa, która, no przecież jesteśmy w Unii, która wzorem tych przepisów unijnych ureguluje to, dotłumaczy, bardziej dotłumaczy, bo ten przepis jest, dotłumaczy, że nie wolno szarpać obywateli, żeby odśnieżali. Proszę Państwa, w ogóle nie ma procedur żadnych odśnieżania tych chodników. Teoretycznie każdy może na własną rękę weźmie takie dłuto do kucia lodu, on będzie niszczył ten chodnik i jakby to jest akceptowalne. Tak nie może być. To trzeba zrobić systemowo. Tego typu zmiany trzeba robić systemowo i żeby było ekonomicznie. Znacznie bardziej będzie ekonomicznie, jak po prostu służby miejskie lub wynajęte firmy w ramach kontraktów gminnych będą to załatwiały po prostu w sposób taśmowy, tak? A nie czołgać tych wszystkich ludzi, często staruszków, na których jest obowiązek. Proszę Państwa, ktoś się przewróci pod ich domem na chodniku, bo on ma 80 parę lat i proszę Państwa, on jest winny w tym momencie. I on jest winny. Trzeba skończyć z tą... Do tego są potrzebne mądre rządy, żeby nie było takiej sytuacji. A to nawet gołoleć, oni wykorzystują wiecie, PiS atakuje PO, PO atakuje PiS, że coś tam nieodśnieżone, że ten rządzi gminą, tamte. Proszę Państwa, to jest jakiś obłęd, to jest głupie. Tylko my jesteśmy w stanie wprowadzić normalność. Szwecja z niechlubnym rekordem, jeżeli chodzi o strzelaniny. 60 ofiar strzelanin, czyli strzelanin było znacznie więcej w Szwecji. Ciekawe, co nas czeka, bo tych strzelanin na początku nie było w Szwecji. To tam ileś lat minęło, grupy się zorganizowały i zaczynają się tam strzelać. Przypadkowe ofiary też oczywiście są. Ciekawe, jak u nas będzie to wyglądało, jak już sytuacja ogorzeje do sytuacji szwedzkiej. No i teraz, proszę Państwa, sensacja. Ale my to podejrzewaliśmy wielokrotnie w programie, musisz to wiedzieć, w zeszłych miesiącach pytałem, panie Morawiecki, gdzie są te pieniądze? Gdzie są te pieniądze? Pytaliśmy Morawieckiego, o co chodzi, bo płacimy tak duże podatki, że tych pieniędzy w budżecie państwa powinno być ogrom, a tu się okazuje, że z budżetu na budżet państwo polskie generuje coraz większy deficyt, bierze coraz większe podatki, z tego po odliczeniu kosztów stałych, proszę Państwa, to są naprawdę potężne kwoty, a tu nie widać ani słychu, ani widu tych wielkich jakichś tam inwestycji, tych wielkich przemian i powiększania naszego dobrobytu. No i właśnie chyba się coś wydało. Choć budżet państwa miał nadwyżkę, resort finansów pożycza spore kwoty. Dług Skarbu Państwa wzrósł w tym roku o 73 miliardy złotych. No, plus oczywiście jeszcze zadłużenia innego typu, jeszcze samorządowe, zadłużenia prywatne i tak dalej. Tego jest naprawdę więcej. Chodzi o to, że wpływy do budżetu państwa, proszę Państwa, są bardzo duże. Z czego są te wpływy? No między innymi lub przede wszystkim z tych nadmiernie płaconych przez nas kosztów paliw, kosztów energii, prądu, gazu, benzyny. Proszę Państwa, no, dlatego ten podatek jest od nadmiarowych zysków. Właśnie dlatego, żeby te
przedsiębiorstwa. Proszę Państwa, oprócz przedsiębiorstw zagranicznych, bo one, jak wiemy, możemy podnieść podatek do 100% i zagraniczne przedsiębiorstwa i tak nie będą płaciły podatku, bo to one tutaj rządzą, to one decydują o kampaniach wyborczych, o sponsorowaniu mediów. A więc zobaczcie, co robi Morawiecki. Uzyskuje gigantyczne pieniądze, budżet teoretycznie ma nadwyżkę, a on i tak długi zaciąga. A i tak długi zaciąga. To jest, to szaleństwo trzeba przerwać. Stąd będą mieli pieniądze na militaryzowanie kraju. No, proszę Państwa, pan Bosak obudził się. Publikacja na stronie Konfederacji dzień temu, gdy już wszyscy omówili ten temat, wszyscy już nie ma nic do dodania. Bosak się obudził. W czwartek podczas posiedzenia Sejmu, kiedy posłowie wychodzili i w drodze wniosków formalnych pytali o to, co się stało w Komendzie Głównej Policji, o wyjaśnienia, sprawy nie było jeszcze w mediach, albo przynajmniej pojawiały się pierwsze informacje. Opinia publiczna nie słyszała jeszcze. Proszę Państwa, no, panie Bosak, byliśmy po kilku godzinach już w programie, musisz to wiedzieć, z tą informacją. Panie, to co my nie jesteśmy medium? Oni właśnie tacy zawsze ślepi byli w Konfederacji. Jak była kampania wyborcza w 2019 roku do Europarlamentu, to ci z Konfederacji mówili: dziękujemy w Realu 24 i mediom narodowym, gdzie, proszę Państwa, mnóstwo różnych małych mediów, wtedy to był zryw, wtedy to czuliśmy nadzieję, że to coś nowego jest, że to dokona oczekiwanych przez nas zmian. Wszyscy się składali na ten sukces wypierd Konfederacji, to oni podziękowali w Realu 24 i mediom narodowym, gdzie, jak wiecie, Państwo pamiętacie, poddałem ich krytyce, mówię: wy niewdzięczne suki, to tylko te dwa media was popierały? Niektórzy się bardzo narażali. My, pamiętam, wtedy też jako telewizja CW24 cuda robiliśmy, żeby promować Konfederację, a oni dziękują w Realu 24 i mediom narodowym. Wtedy, gdzie jeszcze brali i pytali: a wy to jesteście ruscy agenci, wy to jesteście ruskie trolle. To była ta pomoc, proszę Państwa. To po tej krytyce, pamiętam, Braun się zreflektował i w kampanii do Sejmu, no bo przecież nie Senatu, tak, bo odpuścili sobie Senat, żeby PiS mógł dostać lepszy wynik, zreflektował się i powiedział, że ten sukces, czyli wypierd 11 posłów, to dziękujemy mediom narodowym w Realu 24 i innym. Także to była już ta zmiana, tak, ta ewolucja i innym. Tacy są konfederaci. Także on tu nie było żadnych zmianek w mediach, nie było, media o tym nie mówiły. On teraz się obudził patrzcie jakie przewrotne, obudził się po iluś dniach i tłumaczy. Przy słynnym wybuchu granatnika, który miał być rzekomo nieuzbrojony, który miał być prezentem. Wówczas minister Kamiński, siedzący w ławach rządowych, śmiał się. Nawet nie przerwał rozmowy telefonicznej, mimo że to on był proszony o to, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć Izbie Poselskiej, co się stało. Musieliśmy czekać do weekendu, kiedy cała Polska dowiedziała się, do poniedziałku, kiedy poznaje kuriozalne wyjaśnienia. Dziś to, co wiemy na pewno, to, że złamany został cały szereg przepisów. Za złamanie tych przepisów oczekujemy dymisji generała policji. To policja często restrykcyjnie podchodzi do przepisów, także związanych z posiadaniem broni. Niektórzy ludzie, którzy całe życie kolekcjonowali broń, historyczne eksponaty, które nie strzelają, mieli zabrane kolekcje, przeszli prawdziwą udrękę w sądach i właśnie z policją, tylko za to, że chcieli wyświadczyć przysługę następnym pokoleniom, zachowując dziedzictwo świadczące o wysiłku zbrojnym poprzednich pokoleń. Ludzie, którzy są w środowisku strzeleckim, czasem za posiadanie jednego naboju mieli problemy, bo nie było ono odpowiednio Wypisz, wymaluj, Bosak cytuje, musisz to wiedzieć, twierdzą, że media nie reagowały. Proszę Państwa, no i po czym wylicza cały szereg przestępstw, jakie popełnił komendant. Zawsze po czasie, ja myślę, że pan oglądał prosto o prawie, gdzie człowiek tłumaczy te wszystkie paragrafy, które złamał Szymczyk. I nie dymisja. Do ciupy ma iść.
tak dla porównania, 3 dni temu, bo zaczyna dzień temu, tak? Dzień temu, powtarza. Proszę Państwa, my musimy zrozumieć, że poseł to jest ktoś, kto ma bardzo dużo pieniędzy, zawodowo zajmuje się problemami naszego kraju, do tego jeszcze ma dużo pieniędzy na biuro, ma cały system wsparcia z Kancelarii Sejmu i on ma być pierwszy, a nie po wszystkich. Nie po wszystkich. Więc tak oceniam. Proszę Państwa, zresztą, jak sobie przypominacie, gdzieś tak mniej więcej po roku kadencji obecnego Sejmu zadawałem pytania, a co wy tam, Konfederacji, przez ten rok robiliście? To inni posłowie potrafią sprawy ludzkie załatwiać, w biurach są ludzie, interwencje i tak dalej, bo proszę Państwa, przez pierwszy rok to oni tylko rozsiadywali się w Realu 24 i w mediach narodowych. I mundrowali. No to te interwencje to były dopiero po naszej krytyce. Dopiero po naszej krytyce. Taki leniwy wół, którego trzeba dźgać, żeby się ruszył. Nie tego oczekujemy po liderach. Lider ma być pionierem. Lider ma być pierwszy. A tym bardziej, że dostaje pieniądze z naszych podatków. Proszę Państwa, no ile ta Konfederacja? 20 parę milionów, tak? Refundacji za kampanię wyborczą. No to powinni oni narzucać trendy, a nie powtarzać. No i ktoś, kto nie potrafi połączyć faktów, chronologicznie tego nie obserwował, no to sobie myśli, o dobrze Bosak mówi. Nie, Bosak nie mówi, Bosak powtarza. I nie mamy gwarancji, że gdyby ktoś wcześniej tego nie powiedział, to Bosak by to powiedział. Nie mamy tej gwarancji. Proszę Państwa, ponownie będzie trzeba stawać przed komisjami lekarskimi. Ustawa o obronie ojczyzny nam to uświadamia. Między innymi osoby, które w latach 2001-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, będą musiały ponownie iść, bo tamte kwalifikacje jakby nie działają, proszę Państwa. Ponownie, tak? Ponowne poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii A, D lub E. Czyli tamto to było na żarty, proszę Państwa. Ponownie trzeba będzie iść i zdejmować spodnie przed komisją lekarską. Co to jest w ogóle? No jak to? To prawa jazdy też mamy wydane takie na żarty, na próbę, dowody osobiste i inne. Proszę Państwa, to jest kpina z państwa, to jest kpina z prawa, to co robi Prawo i Sprawiedliwość. Także kobiety urodzone w latach 99-2004, które w roku szkolnym akademickim 2022-2023 kończą studia wyższe oraz naukę w szkołach policjalnych na kierunkach lekarskim, weterynaryjnym, psychologicznym, pielęgniarskim itd., itd. Znowu będą musiały kobiety brzoskwinki pokazywać. Proszę Państwa, to jest jak kontrola w więzieniu osobista. Kto nie będzie musiał psiutala pokazywać? To dla przypomnienia, politycy i parlamentarzyści są zwolnieni z mobilizacji wojskowej. Wezwania na ćwiczenia mogą uniknąć też urzędnicy, na przykład prezydenci gmin, wójtowie, radni gmin i, proszę Państwa, i co najważniejsze, ci wszyscy, którzy będą wskazani przez zarządzającego gminą, że na przykład ten pan jest bardzo ważny i on nie będzie musiał być mobilizowany. Tak więc klasa polityczna to te tutaj siupasy, oni psiutala nie będą musieli pokazywać przed komisjami, oni są wszyscy zwolnieni, zadowoleni. I dlatego warto iść do polityki, i dlatego warto ubiegać się o funkcje w gminach, i dlatego warto, i choćby dlatego warto, żeby nie musieć być mięsem armatnim dla tych tutaj sympatycznych, nie wiem jak ich nazwać. Ja tam przy tych uśmiechach widzę takie długie zęby wampira. Ja nie widzę tego, co oni myślą, że ja widzę. No i proszę Państwa, prezydent Duda, ja może najpierw taką nastrojową muzykę włączę pod
pod to, co prezydent Duda w swoim pałacu mówił przy wczorajszym święcie. To jest święto wielkiego zwycięstwa, ale zwycięstwa podwójnego. Z jednej strony to jest wielkie zwycięstwo Izraela nad okupantami, którzy chcieli Izraelowi odebrać jego wartości, którzy chcieli Izraelowi... Tu nawiązanie oczywiście do Rosji. Izraelowi odebrać jego ojczyznę, którzy... Ale patrzcie, Agata Duda, bo oni takie mają jakieś takie te oczy dziwne, znudzeni, ale Agata Duda patrzy i mówi: Andrzej, ty kłamiesz, Andrzej, ty mówisz nieszczerze. Czujecie to państwo? Chcieli Izraelowi odebrać jego religię, którzy bezcześcili najważniejsze dla Izraela symbole oddania Bogu i wierności Bogu. Oj, wystarczy, panie Andrzeju, wystarczy, wystarczy. Rozumiemy, rozumiemy. Pan Andrzej w atmosferze doniosłości święta podpisuje to, co uchwalił Sejm PiS-owski, czyli pan Sasin nie będzie już, inne osoby nie będą mogły być ścigane za gigantyczne marnotrawstwo, marnotrawstwo dużych kwot pieniędzy przy wyborach, które się nie odbyły. Kilkadziesiąt milionów złotych poszło, proszę państwa, na pulpę, na papier toaletowy do wycierania pupy. Więc nie będą ścigani, bo bliższy kulturowo Konfederacji Andrzej Duda podpisał ostatecznie ustawę. Panie Duda, i do pana kolegi też, pana Morawieckiego, bo razem, oni mi, ci dwaj to przypominają tych dwóch synów księżnej Diany w tym takim wieku, jak zachowywali się, jak się zachowywali, tak? Na przykład tam gdzieś byli na uroczystości, te sobie śmichy robili, tam niemal kopali się po dupach, że tak powiem. To takich dwóch teraz mamy u władzy tutaj. Dwie największe, najważniejsze funkcje w czasie pokoju i w czasie wojny. To oni dwaj. To do was jest, chłopcy. Wzruszający apel 38-latka: nie mam już na jedzenie. Mężczyzna pilnie poszukuje pracy. Ktoś pomyśli: no ale zaraz, no panie, to dobrze, ofert pracy jest dużo, ale posłuchajcie. Tydzień temu właściciel firmy sprzątającej zniknął i nie wypłacił nikomu pensji. Szukam pracy jakiejkolwiek, bo nie mam już na jedzenie. A z kwatery pracowniczej wyrzucą mnie w środę. To jest sytuacja przed totalnym krachem. Już są te przypadki, że ktoś spienięża wszystko, jak to powiedział poseł Jakubiak mi w rozmowie przed lutym tego roku. Trzeba wszystko keszować trzeba wszystko, spieniężać. I co? I uciekać, tak? Jak to elity zrobiły ukraińskie. Także niektórzy już keszują wszystko, zostawiają ludzi na lodzie. Opamiętajmy się. Ciekawostka. To też trzeba będzie zmienić. Wielokrotnie o tym państwu mówiłem. Korupcja w kopalni KGHM. No jak to? Bony prezentowe Sodexo dla pracowników były zamawiane za łapówki. Proszę państwa, no... temat stary jak wolna Polska. Proszę państwa, talony Sodexo są takim pieniądzem zastępczym. Znamy te talony. Ktoś na przykład w markecie płaci zamiast polskimi złotymi, to daje taki talon Sodexo, tam nieraz nawet reszty mu wydadzą, choć nie wiem, jak jest teraz w tej edycji. I to jest system stworzony przez korporacje na terenie Polski. Proszę państwa, od początku lat 90. w ten sposób zażynano polski handel. Wielkie sieci umówiły się, że będą się taką właśnie wewnętrzną walutą posługiwały, której nie akceptowały, bo ze względu na brak zorganizowania, ze względu na brak wiedzy, a i kosztów, bo to trzeba koszty jakieś ponosić, ale wielkie korporacje na terenie Polski sobie takie
rabaty u Sodexo przeforsowały. To są talony, które na Węgrzech się drukuje, tak w ogóle. I w ten sposób pieniądze z wypłat, uzupełnione o premię talonami Sodexo, były wypłacane pracownikom, urzędnikom bardzo często, pracownikom spółek Skarbu Państwa, a ci te talony mogli wydać w takich, a nie innych placówkach, czyli placówkach zagranicznych. W ten sposób za pomocą sprzedajnych polityków naganiano klienta do marketów. Na początku lat 90. jeszcze tych marketów tyle nie było. Niektórzy z Państwa nie pamiętacie, może młodzi to na pewno, bo niby skąd. Była turystyka zakupowa, czyli cała Polska na przykład jechała do Makro Cash & Carry, do Warszawy, bo tam pierwsza placówka powstała, że tam niby taniej i tak dalej, i tamtym Sodexom można było płacić. Nie było ich lokalnie, dopiero teraz widzimy, jak się handlówka obca rozlała na całą Polskę, ale była turystyka. I naprawdę można było wypłacać w takim Włocławku, tak? Mimo że nikt tu jeszcze placówki nie miał, no to sobie jechali ludzie do Torunia, bo tam była taka placówka, która akceptowała, i tam robili zakupy. To była zbrodnia na narodzie polskim, a my zrobimy proces odwrotny, gdy dojdziemy do władzy. A my zrobimy proces odwrotny i przybędzie lokalnym przedsiębiorcom pieniądza, klientów, kontraktów. Zrobimy to tak samo. I proszę Państwa, i nie dziwmy się, że przy procederze z Sodexo mamy do czynienia z łapówkami. Na pewno wielokrotnie tak to było załatwiane. Proszę Państwa, no musiało być tak załatwiane, bo przecież płacenie Sodexo to są jakieś dodatkowe koszty. No przecież gdyby zapłacili w PLN-ach, w zakładzie pracy 100 zł dodatkowej premii, to by pracownik dostał 100 zł. A jeżeli dają talonem Sodexo, czyli skierowaniem tego pracownika, klienta do takich, a nie innych placówek zagranicznych, to kosztuje, bo wykupienie talonu za 100 zł kosztuje jakieś 107 zł, czyli 7 zł zakład płaci więcej. Rozumiecie? A mimo wszystko pruli i prują te talony Sodexo i w ten sposób dorabiają zachodnie korporacje. To wszystko za, proszę Państwa, wybitnych fachowców, patriotów z Prawa i Sprawiedliwości. A kto zarządza KGHM-em? No wiadomo, ten geniusz, co tam teraz. Nieważne. No z PiS-u aparatczyk. Wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość, rządy Mateusza Morawieckiego, które są nazywane przez głupców rządami socjalistycznymi, proszę Państwa, że oni socjal fundują, proszę Państwa, nasze zarobki straciły blisko 7%, jeżeli chodzi o wartość nabywczą. To żaden socjalizm jest, to, proszę Państwa, to jest wyzysk. Tak właśnie chroni się rządy Prawa i Sprawiedliwości, wmawiając nieświadomym ludziom, ludzie mogą myśleć, no Boże, no trochę mi nie starcza do pierwszego. Proszę Państwa, widzimy tych starszych ludzi w sklepach z tymi pustymi koszykami. Przecież to przerażające jest. Oni sami nie mają świadomości, że mają gorzej. Oni nie mają świadomości. Przed wyborami będę Państwa uczył, jak docierać do takich ludzi skutecznie. Bo to te wszystkie sposoby, które nam są podsyłane, one nie działają, one dlatego są podsyłane. Da się każdego przekonać. Takie rady Państwo dostaniecie. A więc wmówili ludziom, że to są socjaliści, bo oni rozdają pieniądze. No to ktoś, kto ma pusto w portfelu, mówi, a jednak dają, no to może coś ze mną, może jeszcze taniej powinienem szukać, może źle szukam, może źle poluję na zbyt drogie rzeczy w tych marketach. To proszę Państwa, wygląda na to, że Niemcy, którzy przyjeżdżali do Polski robić zakupy, przestają przyjeżdżać, łapiąc się za głowę, że tu jest drogo. Niemcy! O tym Mateusz Madejski z Business Insider. Niemcy łapią się za głowy, gdy widzą polskie ceny. Już nie opłaca się do was jechać, mówią Niemcy. Tak z nas zdziera ten jaśnie pan Morawiecki z akompaniamentem, proszę Państwa, swojej całej opozycji, która krzyczy: socjaliści, populiści. Guzik, prawda. Ani socjaliści, ani nie populiści. To są brutalni kapitaliści, którzy nas zdzierają.
Musimy to zrozumieć. To z poziomu Niemiec to widać. A my tego nie widzimy. Niektórzy oczywiście tego nie widzą. Taki przerywnik, proszę Państwa, amerykański, wyszła informacja o tym, że FBI płaciło Twitterowi za nazywanie tej całej historii syna pana prezydenta Joe Bidena, czyli pana Huntera Bidena, tej jego historii, wiecie, z tymi prostytutkami, z tym ćpaniem, informacje z laptopa. No proszę Państwa, chyba nie zdarzyło się w historii, żeby tak mocne dowody wyszły na kogokolwiek, jak na syna Huntera Bidena. No i amerykańska FBI płaciła Twitterowi 3 400 000 dolarów za to, żeby Twitter nazywał to mówienie prawdy o Hunterze Bidenie rosyjską dezinformacją. Że to rosyjska dezinformacja. Proszę Państwa, jeżeli FBI to robiło, to ten schemat jest powielany. To najprawdopodobniej niektórzy publicyści, co to niby antysystemowi, teraz tam takie wrzutki robią, że nie, oni niby wszystko dobrze mówią, oni 99% fajnych rzeczy mówią, ale taką wrzutkę zrobią, no, że to rosyjska dezinformacja, że albo to rosyjski tam coś tam. Proszę Państwa, no z tego wniosek, że widocznie też hajs dostają za tego typu przemycanie podprogowe często treści, nie? Albo że jestem ciekaw, co dostają ci, którzy mówią, że trzeba się militaryzować, że Chińczycy to źli. Ciekawe, co oni dostają. Ciekawe, co oni dostają. Przecież to jest nieracjonalne, nie do wytłumaczenia. Jeden z serwisów, Wykop, taki znany tam, gdzie można różne rzeczy zamieszczać, usuwa wpisy przeciwko Obajtkowi, a przypomnijmy, że niedawno ten serwis 1,5 miliona, hajsem Morawiecki, dlatego z nas zdziera te pieniądze, bo jakoś tak właśnie z różnych tam funduszów, programów i tak dalej dostają hajs. Prawda nie zapłaci, proszę Państwa. Prawda nie zapłaci. No, Państwo utrzymujecie, tak? Program Musisz to Wiedzieć. Udowadniacie, że wam zależy, ale normalnie prawda nie ma budżetu, prawda nie płaci. Płacą zawsze ci, którzy mają interes. Więc wszelkie fałszywe nuty proszę odbierać za płatną protekcję pochodzącą z podatków. No i mamy teraz, proszę Państwa, wiadomości dotyczące elektrowni atomowych w Japonii. Ewidentnie prują na chama te elektrownie, które i tak będą pod kontrolą pana Rockefellera, i tak będzie pobierał zyski od tego, a jeszcze my to za nasze podatki wybudujemy. Może i fajnie by było mieć elektrownie atomowe, ale nie przy takich rządach, bo oni tak to wykręcą, proszę Państwa, jak sprzedaż tej 1/3 Lotosu Saudi Aramco. Oni tak to wymodelują. Na nic nie wolno dać przyzwolenia za tych rządów. Na nic. I dziwi mnie, że 88% Polaków jest za budową tych elektrowni. No dobrze. No to posłuchajmy, jak to jest w Japonii, proszę Państwa. Odbywa się właśnie w Japonii panel rządowy, który zmienia wytyczne dotyczące odszkodowań dla tych wszystkich obywateli Japonii z okolic Fukushimy, tej elektrowni Fukushima. I teraz siądźcie w fotelach, ja tu do tych piję, którzy myślą, że jak u nich będzie ta elektrownia, to zarobią. Ja tu do nich piję. Bo w zasadzie to jeszcze nie wiadomo, gdzie ona będzie, na czyich działkach świeżo kupionych. W promieniu 20 do 30 kilometrów od elektrowni Fukushima obywatele dostaną odszkodowania w wysokości 500 000 jenów. To jest rząd, takie odszkodowania. Po tylu latach kombinuje. Proszę Państwa, 500 000 jenów to jest 16 000 złotych. To jest to odszkodowanie dla obywateli, którzy w bezpośredniej bliskości wybuchu reaktora żyją. 16 000 złotych na warunki japońskie. To ile będzie u nas? W razie czego? No.
Druga sytuacja z Japonii, o tym NHK japońska. Mieszkańcy protestują przeciwko utrzymywaniu dalej reaktora jądrowego w Michamie, bo on już się starzeje. I złożyli taki protest zbiorowy. Sąd odrzucił ten apel obywateli o zatrzymanie starzejącego się reaktora jądrowego w Michama. On tam już ledwo zipie, ale ma działać, ma działać. Zobaczycie, jakie będziemy mieli problemy. Zobaczycie, jakie będziemy mieli problemy z tymi reaktorami. Ja cały czas przypominam za Onetem, że Obajtek, który kieruje największą polską firmą, cały czas nie przeszedł pełnej weryfikacji służb polskich, a takie są wymogi. Tak w praktyce działa Prawo i Sprawiedliwość, ale proszę Państwa, jakby przeszedł tę weryfikację, to by się okazało pewnie, żeby nie mógł kierować tymi spółkami, albo gdyby przeszedł z kolei, to byłaby to kompromitacja polskich służb, które mają takiej weryfikacji dokonać. Proszę Państwa, kto zapewnia ochronę Prawo i Sprawiedliwość? No TVP, media publiczne, dziennikarze, którzy podadzą wszystko. To jak za PRL-u Jaruzelskiego. Tu mamy fragment audycji TVP, ewidentna ustawka. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na ujęcie kamery, która przewiduje, że ten człowiek, który taki przypadkowy niby przechodzień, który tu idzie bokiem, on się przewróci. On się przewróci pod tę kamerę. Wszyscy czujemy, że to była ustawka. Zobaczcie, jak po prostu, ja wielokrotnie powtarzałem, Państwo pamiętacie w latach poprzednich, że okej, TVN manipuluje, a TVP, mówiłem, po prostu kłamie. Współpracowaliśmy z jedną i z drugą telewizją. Gdybyśmy my zaproponowali TVN-owi tego typu numer, to myślę, że wydawca ostro by zareagował. Mówiłem Państwu też o sytuacji, gdzie zostaliśmy wezwani na jeden materiał, dziury miały być w okolicach Włocławka, na dolotówce DK-62. Ja tam byłem na miejscu wraz z operatorem, nie było żadnych dziur. Dzwonię tam do koleżanki z Torunia wtedy i mówię, że tutaj nie ma nic takiego. Jest jedna taka bardzo płytka, mała dziurka i nic więcej nie ma, ale poszukaj tam bliżej, dalej. Ja mówię, to już wszystko zrobiłem, ja już to wszystko przewidziałem, nie ma nic. Ewentualnie, jakbyś chciała, to ja swoim samochodem mogę wjechać w tą dziurę, bo tam mieli kierowcy koła urywać, miało stać ileś samochodów. Proszę Państwa, przy drodze i mówię, że ewentualnie możemy Ci taką przebitkę zrobić, jak będziesz chciała. A moglibyście? Proszę Państwa, oni takie rzeczy puszczają. No i to jest dowód na to, jak TVP ustawia po prostu sytuację. Deszcz spadając na ziemię zamarzał i jak widzimy warszawskie ulice, o właśnie tutaj mamy najlepszy przykład, deszcz spadając na ziemię zamarzał i jak widzimy warszawskie proszę ulice, jak o brazylijski serial mniej więcej. Przykład. Deszcz spadając na ziemię zamarzał i jak widzimy warszawskie ulice, o właśnie tutaj. Taki kicz idzie z TVP i proszę Państwa najgorsze jest to, że degeneruje umysły ludzi, którzy to oglądają. Potem ludzie zatracają zdrowy rozsądek, już nie wiedzą, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. I w pierwszym odruchu oczywiście, że to jest sztuczne, tak się wydaje, ale ileś takich sytuacji przejdzie i potem w taką jakąś psychozę wpadamy, że nie potrafimy rozróżnić, co się faktycznie wydarzyło, co jest fałszem, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. To jest bardzo niebezpieczne. To jest ta misja TVP, po prostu okłamywać Polaków za ich pieniądze. Tu ktoś napisał Tonari Totoro, że ma firmę transportową. Taka podpowiedź dla Państwa, jeżeli tam gdzieś w rejonach przygranicznych mieszkacie, macie firmy transportowe, no to wiecie, że można też rachunki z państw unijnych zaliczać do kosztów. Okazuje się, że człowiek tankował paliwo w Słowenii na stacji OMV i netto, bo VAT się wtedy odlicza i netto wychodzi to paliwo taniej
na Słowenii niż w Polsce. Myślę, że coraz więcej będzie takich sytuacji, także Polacy zaczynają tankować do pełna, gdzie się tylko da, tylko nie w Polsce. A to jest informacja, proszę Państwa, dla wszystkich patriotów polskich, którzy wierzą, że PiS to jest, no bo tak jest w przekazie TVP, że repolonizuje, no przepłaca, tam gdzie rzeczywiście repolonizuje, to proszę Państwa, to są gigantyczne przepłacania. Jakiś obcy kapitał kupił akcje za grosze, a PiS to odkupuje za jakieś tam potężne kwoty, a potem i tak w ogóle tracą te walory. To już ile razy w programie musisz to wiedzieć, to było. No to tutaj pan Doron na Twitterze publikuje statystyki dotyczące nabytych gruntów przez cudzoziemców w poszczególnych latach. Od 2008 do 2015 rządy Platformy Obywatelskiej, no sprzedawała, Platforma sprzedawała, ale od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości tych gruntów nabywanych przez cudzoziemców, proszę Państwa, znacznie przybyło. Tak PiS realizuje repolonizację, a tutaj jeżeli chodzi o grunty, no szczególnie PiS rozsprzedaje grunty rolne i lasy. Tu mamy też okres Platformy Obywatelskiej, która sprzedawała grunty i lasy, a za PiS-u to jest dosłownie wolna Amerykanka i cały czas w TVP mówią na zasadzie tego poślizgnięcia, że PiS to jest, dba o to, żebyśmy nie stracili kraju. No i nie wiem na skutek czego, tylko u nas tego typu krytyka była, jak to jest, że Polacy, którzy jeżdżą do innych krajów, na Ukrainę, uczestniczą w armiach tych krajów, w armii ukraińskiej, wbrew polskiemu prawu i nie tylko polskiemu, bo to jest międzynarodowy zapis, że obywatele danego kraju nie mogą uczestniczyć w obcych armiach. To jest bardzo propokojowy przepis, żeby nie było można uwikłać jakiegoś kraju w wojnę, proszę Państwa, bo z budżetu państwa można sponsorować takich najemników, zwalniać ich ze służby wojskowej, płacić im po $1000 i wysyłać ich bezpośrednio w jakiś inny konflikt, a to spowoduje wciągnięcie kraju, w przypadku Polski, w wojnę. To jest bardzo ważny przepis propokojowy i to jest łamane w kraju i taką krytykę przeprowadziliśmy w stosunku do Mateusza Morawieckiego jako jedyni, ja nie pamiętam, żeby ktoś to zainicjował. Później były jakieś głosy. No i mamy reakcję polityków, głównie Prawa i Sprawiedliwości, ale proszę Państwa, spokojnie, inni też to poprą. W Sejmie został złożony projekt ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za podjęcie po 20 lutego 2014 roku przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy bez wymaganej zgody. Po prostu obywatele polscy wyjeżdżali na Ukrainę atakować buntowników z Donbasu, jak i teraz też wyjeżdżają, no część ich przyjeżdża w trumnach, na razie mają te pogrzeby takie państwowe, wiecie, tam strzały honorowe, kompania i tak dalej, ale to potem będzie jak na Ukrainie, że będą leżeli tam w rowach. Tak było, proszę Państwa, w czasie II wojny światowej. Pierwszych hitlerowców chowano, Hitler chował z honorami, a potem już nikt nie zbierał nawet trupów. Tak to działa. Miłe złego początki, proszę Państwa, miłe złego początki. A więc robią abolicję. Nie wiem, czy to jest w ogóle, proszę Państwa, możliwe, ale prawnie, bo przecież powinni być ścigani od 2014 roku na pewno, ale robią abolicję dla tych, którzy pomagają wikłać Polskę w konflikt, a polskie państwo nic sobie nie robi z międzynarodowych przepisów i pozwala wyjeżdżać obywatelom do tych wojen na obcym terytorium. Bloomberg podaje informacje za niemieckimi analitykami. Europa ze względu na energię, głównie gaz, już straciła na tym konflikcie bilion euro. Nie proszę Państwa, miliard euro, bo to jest wydanie niemieckie. W Niemczech bilion to bilion. Ja rozumiem, że bilion w Stanach Zjednoczonych jest tylko miliard, ale Europa już straciła 1000 miliardów euro na tym konflikcie.
Stany Zjednoczone tego nie mogą powiedzieć oczywiście, a to dopiero jest początek. Tak nas prowadzą rządy w poszczególnych krajach Europy do biedy. Dlatego te rządy są oczywiście wymieniane, żeby nie było, że to Zełenski i jego partia Sługa Narodu zaostrzają przepisy karzące Ukraińców za niewykonywanie głupich rozkazów. Bardzo poważne kary. W Polsce też tak będzie, spokojnie. Też się tego doczekamy. Na razie to takie miły żołnierz z reklamy, miły aktor z reklamy zachęca nas do wstąpienia do armii, a potem będzie rozstrzelanie tam w okopach. Tak to jest na Ukrainie. No to wypchnęli tego Załużnego. Proszę Państwa, skompromitowany strasznie człowiek, już ile razy o nim mówiliśmy, który prosi władzę o właśnie zaostrzenie tych przepisów. Proszę Państwa, gdyby rzeczywiście Ukraińcy tak rwali się ochoczo do wojny, to by nie trzeba było przepisów zaostrzać. A tu mamy, proszę Państwa, Ukraińca, który płacze, że jego kolega nacjonalista z Azowa umarł. I ciągle taka dziwna narracja narzucona przez ukraińskie władze, myślę, że wymyślona za oceanem. My walczymy o Ziemlę, my walczymy o granice. Proszę Państwa, tam nie ma w tej narracji walczymy o ludzi. Tam czegoś takiego nie ma. Oni ciągle o naszą Ziemlę walczą. To jest dość płytkie. Tu nie ma wartości wyższych. Tu nie ma dobra ludzkiego. Tu tego nie ma. Nie widzę. I rzewnymi krokodylimi łzami płaczę za Ziemlę. Tak, Państwo publikujecie też nagrania z ćwiczeń rosyjskich czołgów tej nowszej generacji. To jeszcze nie jest T-14 Armata. To jest T-90M Proryw. Przełom. Dość nowoczesny czołg rosyjski. On nawet przypomina te zachodnie czołgi ze względu na te dostawki tam. Różnego rodzaju płyty ochronne. Ale jeszcze doświadczy Ukraina nowoczesnego sprzętu. Na razie sobie tam strzelają chłopaki na poligonach i mają pieniądze na to. Mają amunicję. Tutaj ćwiczenia się robi na trenażerach. A to jest rozwalona polska armatochaubica Krab, kolejna gdzieś tam na polach Ukrainy. Już nie wróci do Polski. Tu mam nagranie ze zniszczenia systemu obrony przeciwlotniczej S-300. Tą amunicją krążącą rosyjską. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten dron do ostatniej chwili podaje sygnał wideo do momentu uderzenia. I detonują rakiety S-300. Proszę Państwa, bardzo dużo sprzętu jest rozwalanych pojazdów po stronie ukraińskiej. No, w mediach oczywiście jest hura optymizm, jacy to Rosjanie pijani i w ogóle po pijanemu takiego cela mieć. Proszę Państwa, przed konfliktem, i to było też w programach, musisz to wiedzieć, były takie porównania, ile to Ukraina nie ma czołgów, ile to Rosja nie ma czołgów, ile to Ukraina nie ma żołnierzy. I to w tych porównaniach wychodziło porówno. Dziś już takich porównań nie ma. Dziś już poznikały z TikToków i innych tam Facebooków tego typu zagrzewające Ukraińców do walki ze słabymi Rosjanami publikacje. Już poznikały, ale zaraz się pojawią w Polsce. Zaraz będzie zestawienia polska armia do rosyjskiej. Zobaczycie, to za moment będzie. To znowu nas ma poderwać do sensu w ogóle odbycia takiej wojny. A prawda jest taka, że ten cały ukraiński sprzęt praktycznie przestał istnieć z tych statystyk. I uzupełnione jest to bronią typowo zachodnią albo bronią postradziecką, Z krajów, które
taką broń no, posiadały, bo już nie posiadają. Chciałem Państwa zainteresować też swoją ostatnią publikacją na Facebooku. Jeden z Was przysłał mi taki film o handlu organami pobieranymi w sposób nielegalny od obywateli Ukrainy, wysyłanymi tymi organami do krajów zachodnich, głównie Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, jak twierdzą Rosjanie, że ten proceder wcale nie ustał. Była opublikowana jakaś tam lista, ktoś zdradził, ciała w ciężarówkach, w foliach są przywożone, pozyskiwane są tam elementy tych ciał, cały czas na Ukrainie taki kanibalizm się odbywa. Uważam, że warte to jest nagłaśniania, obyśmy tego my też nie doczekali. I na dodatek publikują te informacje za ukraińskimi mediami Rosjanie. Ukraińskie media opublikowały informacje o tym, w jaki sposób czerpie korzyści ze śmieci żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Na zmarłych żołnierzach Sił Zbrojnych Ukrainy w Odessie zarabia się dzięki masowemu pobieraniu próbek ich biomateriału. Szczątki ciał są palone, a zmarłym nadaje się podobno status zaginionych itd., itd. Jest też reakcja rzecznika Kremla, pana Pieskowa, który nazywa te wszystkie publikacje, że Putin jedzie do Mińska, już ta wizyta się odbyła, rzekomo w celu podjęcia decyzji o udziale Białorusi w operacji specjalnej, czyli ataku na Ukrainę, za głupie i bezpodstawne. Proszę Państwa, oni, no rzeczywiście, jak oni już mogą udowadniać, że nie są wielbłądem? Ile razy wróżono atak Rosji? Ja pamiętam jeszcze czasy, że z Kaliningradu nas mieli zaatakować i to już tuż, tak było kiedyś w Polsce. Ciekawostka też, proszę Państwa, z Unii Europejskiej. Rzeczywiście chyba Unia czuje powagę. Boją się po prostu gniewu obywateli, boją się stracić władzę w wyborach, dlatego tak świrują. Unia Europejska planuje ustalić limit ceny gazu na poziomie 118 euro za megawattogodzinę. To jest, proszę Państwa, 1357 dolarów za 1000 metrów sześciennych, bo w różnych krajach się różnie jako standard podaje jednostki handlu gazem. Co ciekawe, w tej chwili cena gazu w Europie na giełdach jest 1196 dolarów, a limit jest 1357. Proszę Państwa, to jest jakiś obłęd. Oni ustalają limity, które są wyższe niż obecna cena giełdowa, tylko po to, żeby niby coś wprowadzić, jakieś tam sankcje, ale boją się, żeby nie mieć tego gazu totalnie zakręconego. Też jest informacja z Wielkiej Brytanii, ale to jakby już nie nowość o tym. Financial Times zauważył trend w angielskim społeczeństwie, że ta sytuacja pogarszająca się ekonomiczna kobiet jest, które coraz częściej zaczęły się zwracać do branży seksualnej jako źródło dochodu. Niektóre te kobiety po raz pierwszy próbują sił w tej roli, a niektóre wracają po latach. No i tutaj nasuwa się pytanie, co z tymi wszystkimi lewymi organizacjami, które podobno zajmują się prawami kobiet, które w dzisiejszych czasach, na przykład na terenie Polski, niektóre działaczki zagrzewają kobiety i mężczyzn do kontynuowania wojny, do angażowania się w wojnę. Wojna przyniesie biedę, bieda przyniesie prostytucję. Więc niech się wszystkie panie i panowie też zastanawiają, o co tak naprawdę chodzi tym wszystkim wodzicielom, bo na pewno w przypadku pompowania wojny nie chodzi o dobro kobiet, bo statystyki nie kłamią ewidentnie. Kobiety nie chciałyby pewnie wykonywać takiego zawodu, ale są zmuszone, bo taka jest sytuacja ekonomiczna. Kuriozalna sytuacja, jeżeli chodzi o Izrael. Proszę Państwa, no jakby mało było tych wszystkich zarzewi, konfliktów, to Izrael właśnie zaatakował cztery dzielnice sąsiadującego z Izraelem Syrii. Cztery dzielnice w Damaszku zostały ostrzelane pociskami. Jak można tak po prostu wysłać rakiety? Czy Syria atakuje Izrael? Czy Syria grozi w ogóle Izraelowi? To jest po prostu takie bombardowanie profilaktyczne. No i myślicie, że jest jakaś tam reakcja świata na ten temat? Nie, nie ma. Po prostu
No tak ma być. Ciekawostka jeszcze z Ukrainy. Proszę Państwa, to już jest jakaś błazenada. Na Ukrainie wszystkie leki produkowane lub kojarzone z Rosją mogą zostać zakazane. To wynika z nowej, zaktualizowanej już ustawy o lekach. Jest to oczywiście taki wyjątek zrobiony, że będzie to tylko możliwe wtedy, kiedy będą jakieś zamienniki, przynajmniej dwa zamienniki rosyjskiego leku, wtedy ten rosyjski lek będzie zakazany. Bo jak nie, no to dobrze, to niech będzie. Proszę Państwa, to już jest obłęd, żeby zrobić na złość Rosjanom, to oni są w stanie nawet zdrowiem swoich obywateli szafować. To jest straszne. O, i to, co przewidywaliśmy w programie, musisz to wiedzieć, ukraiński minister transformacji cyfrowej Michał Fiodorow powiedział, że Kijów osiągnął porozumienie ze SpaceX i otrzyma jeszcze kilka tysięcy anten Starlink. Teraz jest ich około 22 tysięcy, jeszcze mają dostać 10 tysięcy anten. Tak więc to dziwne zachowanie Elona Muska, że on tam przestaje sponsorować ten Starlink i tak dalej, no to mówiliśmy Państwu, że pan Elon Musk, który jest wybitnym kapitalistą, po prostu się dealuje, no i rzeczywiście wyszło na nasze. Tureckie wydanie gazety Sabah pisze, że Chiny są gotowe nałożyć sankcje na Zachód w odpowiedzi za krytykę chińskiej polityki zagranicznej. Chodzi o to, jak amerykańskie media relacjonują odrzucenie przez Chiny polityki zero tolerancji. W publikacjach pojawiają się setki artykułów krytykujących taką decyzję, sugerując, że jedynym wyjściem jest powrót do praktyki ograniczeń związanych z koronawirusem. Proszę Państwa, oni sami decydują, co Chiny mają robić. Chiny prowadziły taką politykę, jaką prowadziły, a teraz prowadzą taką politykę, jaką prowadzą. To nieźle, bo powinny kontynuować restrykcje. No, z jakiegoś powodu Chińczycy uznali, ja wiem, że to jest okrzyknięte u nas, że rozruchy, zamieszki i tak dalej, i tak dalej. Chińczycy mają w nosie jakieś tam niszowe rozruchy w jakiejś jednej z tajwańskich firm. Dbają o całość populacji, czyli 1,5 miliarda, a nie jakichś tam pracowników do jakiejś firmy Foxconn. Niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung stwierdza, że wolność słowa na Ukrainie dzięki tym nowym przepisom pana Zełenskiego zmierza donikąd. Oczywiście w końcu ktoś to zauważył, że to żadna demokracja na tej Ukrainie. To rzeczywiście już przypomina tyranię. Świetnie, że ktoś to widzi, a Ukraina podobno broni wartości europejskich. To są wartości europejskie. Jakaś głupkowata akcja przed ambasadą Rosji w Finlandii. Grupka jakichś takich młodych ludzi w kominiarkach, tak po szczeniacku, przyniosła ze sobą takie młoty kowalskie. Oni nie mają nawet siły ich przerzucić przez ogrodzenie i chyba w planach mieli tam rzucanie w szyby tymi młotami, ale okazały się za ciężkie i przerzucili je po prostu, te młoty kowalskie, przez ogrodzenie. Ciężko stwierdzić, o co chodzi takim prowokatorom, ale bardzo możliwe, że w taką akcję zostali zaangażowani nacjonaliści fińscy. W każdym kraju nacjonaliści są wykorzystywani do zupełnie innych sytuacji, ale być może, że to imigranci ukraińscy, którzy sobie wymyślili taki głupkowaty akt protestu, nie wiadomo. Ja próbowałem to zrozumieć i nie mogę. Jeżeli Państwo macie jakieś wytłumaczenie, po co te 10-kilowe młotki tam wrzucają, to napiszcie. No i to tyle na dziś. Na resztę zapraszam Państwa jutro. Do zobaczenia.